Hejka moi drodzy, z tej strony Marta. Witajcie na kanale Kobieta z Książką. W dniu dzisiejszym przygotowałam dla Was trzy propozycje książkowe. Jeśli nie macie pomysłu, co takiego czytać przez weekend, to ten film jest właśnie dla Was. Pierwsza propozycja książkowa, którą na dzisiaj dla Was przygotowałam, to Lokatorka. Lokatorka opowiada nam historię o dwóch dziewczynach, o Emmie i o Jane. Dziewczyny są bardzo do siebie podobnie wyglądają oraz bardzo podobnie układa się ich życie. Jest jednak jedna główna i bardzo znacząca różnica między dziewczynami, bo Emma już dawno nie żyje, a Jane właśnie w tym momencie wprowadza się do przestronnego, białego, pięknego i pustego mieszkania. Jednak zanim na dobre rozpakuje tam swoje walizki, będzie musiała podpisać pewną umowę. Lokatorka jest świetnie przygotowanym takim thrillerem psychologicznym, który ukazuje nam wymarzone mieszkanie, cudowną lokatorkę i doskonale przeprowadzoną zbrodnię. Kolejna propozycja książkowa, którą na dzisiaj dla Was przygotowałam, to ta książka, którą w tej chwili widzicie przede mną, Kobieta w oknie, autorstwa AJ Finn. Jego pierwsza powieść, właśnie ta, została uznana za najbardziej obiecujący debiut tej dekady. My główną bohaterkę, czyli Annę Fox, poznajemy w książce w niezbyt dobrym momencie życiowym, ponieważ Anna w ostatnim czasie utraciła wszystko. Straciła pracę, straciła zdrowie, straciła swoją rodzinę. W związku z tym, że ma bardzo dużo wolnego czasu, to ten właśnie czas spędza przed telewizorem, w internecie, popijając jedną, drugą, trzecią, czwartą lampkę wina i dodatkowo szpiegując i obserwując swoich sąsiadów za pomocą aparatu fotograficznego. Bardzo dużo uwagi przywiązuje do sąsiadów, którzy niedawno wprowadzili się naprzeciwko, a dlatego poświęca tą uwagę, bo ta rodzina bardzo przypomina tą rodzinę, którą niedawno miała i którą straciła. Pewnego dnia widzi coś, czego tak naprawdę nie powinna widzieć i tutaj wszystko się komplikuje. Na jaw wychodzą różne sekrety. AJ Finn pokazuje nam thriller, daje nam trochę sensacji i prowadzi przez świetny kryminał. Dodatkowo pokazuje Annę Fox, którą tak naprawdę nie da się nie lubić i pokazuje nam sieć kłamstw, z której trudno nam się wyplątać. Ostatnia propozycja książkowa, którą na dzisiaj dla Was przygotowałam, to hashtag Remigiusza Mroza. Główna bohaterka ma na imię Tessa. Tessa pewnego dnia otrzymuje wiadomość, że może odebrać paczkę, którą sobie zamówiła. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że oczywiście po pierwsze Tessa nic nie zamawiała, a gdyby coś zamówiła, to na pewno nie do paczkomatu. Jeśli Tessa nie musiała wychodzić z domu i nie musiała mieć kontaktu z innymi ludźmi, to wolała po prostu zostać w domu. Oczywiście ciekawość Tessy wzięła górę i Tessa postanawia paczkę odebrać, paczkę otworzyć. Jak możecie się domyślać, to był Tessy największy błąd, ponieważ wpada w wydarzenia, w spirale zdarzeń, które mają maksymalnie odmienić jej życie. Kolejny książkowy odcinek na moim kanale dobiega już końca. Dajcie mi koniecznie znać, czy którąś z tych książek macie w swojej biblioteczce, a może po tym odcinku właśnie zamierzacie przeczytać. Jestem bardzo ciekawa, która z tych historii najbardziej się Wam spodobała i po którą książkę sięgniecie w pierwszej kolejności. Niech to będzie dla Was owocny weekend pod względem czytelniczym. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o kciuka w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału, żebyście to Wy jako pierwsi wiedzieli, co na moim kanale pojawiło się. No to co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Pa!